subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Dzień dobry, witam Państwa. Urszula Adamczyk, audycja Gość Radia 7. Dzisiaj zaprosiłam do studia starostę powiatu mławskiego, pana Jerzego Rakowskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie panią, witam radiosłuchaczy. A zaprosiłam pana, żeby podsumować rok 2019, który zarazem jest też, możemy chyba tak ogólnie powiedzieć, pierwszym rokiem pana kadencji jako starosty. Panie starosto, to był dobry rok? Myślę, że śmiało można powiedzieć, że był to dobry rok. Jakby najkrócej mówiąc, to po pierwsze udało się naprawdę zdobyć sporo środków na inwestycje. Udało się opanować niektóre sytuacje, które jakby wynikły czy na początku roku, czy w trakcie roku. Mam tu na myśli organizację niektórych jednostek, czy komunikacja, czy szpital, ale też i organizację starostwa. I myślę, że też i perspektywy, które zostały zarysowane w roku 2019 na rok kolejny, no są po prostu optymistyczne. No tak, ten rok, czy końcówka roku 2018, początek roku 2019, tak jak pan wspomniał, to były pewne perturbacje w szpitalu, poszukiwania nowego dyrektora. Nowy dyrektor już jest, od kilku miesięcy sprawuje tę funkcję. Jest pan zadowolony ze współpracy z Waldemarem Rybakiem? Czy to chyba nie słowo zadowolenie, to może, no ale no takie pytanie padło. Myślę, że jeszcze jest daleka droga, żeby właśnie tak powiedzieć. No, po pierwsze jest to problem ekonomiczny i tutaj pod tym względem myślę, że można mówić no, dobre rzeczy, bo został zatrzymany wzrost zadłużenia szpitala. Na rok 2019, mimo że planowany był ten dług większy, będzie prawdopodobnie poniżej 500 tysięcy złotych. Co do organizacji szpitala, ale są takie obiektywne oczywiście problemy i pracy szpitala, no to myślę, że czeka jeszcze na wiele pracy. Jakby mówiąc o tych minusach, to rzeczywiście brakuje po prostu lekarzy i w niektórych sytuacjach pan dyrektor ma problemy, żeby jakby zapewnić pełną obsadę w szpitalu, a szczególnie wtedy, kiedy właśnie są święta. Ostatnio mieliśmy taki przypadek. Tak, pan dyrektor też otwarcie o tym mówi, że problem jest taki, próbuje go rozwiązywać cały czas, od początku, odkąd tylko przejął obowiązki dyrektora. Jeżeli jesteśmy już przy personalnych zmianach, wspomnijmy jeszcze krótko o Wydziale Komunikacji. Tam dyrektorem został pan Jan Chodziutko. Ostatnio też był naszym gościem i opowiadał o problemach, jakie ma Wydział Komunikacji w związku z wzmożonym ruchem, z rejestracjami samochodów, których było dużo więcej pod koniec roku i na początku roku. Wydział Komunikacji też, dodajmy, w ubiegłym roku został oddany, nowy Wydział Komunikacji został oddany do użytku, nowy budynek. No i znowu użyję tego słowa. Jest pan zadowolony z tego, jak ten wydział w tym momencie funkcjonuje? Pytanie jest podobne, tak, jak poprzednio. Więc tak, w sensie organizacji samego wydziału, czyli rozpoczęcie pracy, uzbrojenie, jakby przeniesienie, wszystko przebiegło w czasie i było, i że tak powiem, z tego jestem zadowolony. Za to nie jest to jakby błąd naszego wydziału czy Wydziału Komunikacji. Rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiły się perturbacje w związku ze zmianami przepisów, które obligują niejako osoby, które kupują samochód, żeby w ciągu 30 dni po prostu przerejestrować ten samochód, bo tak nawiasem mówiąc, obowiązek i do tej pory taki był, ale nie było jakby regresu, nie było jakby kary za to. Dzisiaj wiemy o tym, że te osoby, które tego przepisu nie wykonają, po prostu będą musieli zapłacić określoną sumę pieniędzy. I stąd przez wiele, wiele lat niektórzy tego nie robili i w ostatnim miesiącu no, gremialnie postanowili to zrobić. Żaden Wydział Komunikacji, mam kontakty z innymi, znaczy z innymi powiatami, po prostu tak to wyglądało, że niestety nie można było obsłużyć interesantów no, w takim, powiedzmy, zadowalającym czasie dla nich. Tak, problemy były w całym kraju, ale jakby abstrahując od tego momentu, od tych kilku dni, które były no, wyjątkowo ciężkie, chyba wydział
zaczął działać, myślę, że tak, jak powinien, prawda? Tak, myślę, że te głosy, które są od osób rozmawiających ze mną, to te symptomy pozytywne po prostu były widoczne i one, co nie znaczy, że ciągle nie jesteśmy w kontakcie z panem dyrektorem, rozmawiamy, proszę go o to, żeby kontaktował się z innymi wydziałami komunikacji i te dobre wzorce po prostu przenosił tutaj do nas i można powiedzieć, że ciągle jakby jesteśmy na drodze, żeby doprowadzić do naprawdę zadowalającego stanu. Przejdźmy do inwestycji, panie starosto, do tych inwestycji twardych. Udało się w tym roku zakończyć tę, o której mówiono już od wielu lat, czyli rondo przy komisariacie policji. Od kilku miesięcy jest już otwarte. Kierowcy, znowu wychodzi mi, że użyję tego słowa, są zadowoleni, prawda? Korki się rozładowały. Myślę, że tutaj można otwarcie powiedzieć, że powinniśmy być wszyscy zadowoleni z tego i to na etapie jakby realizacji tej inwestycji czy przygotowania tej inwestycji, bo po prostu no, montaż finansowy, który udało się stworzyć, spowodował to, że powiat na tę inwestycję mógł przeznaczyć naprawdę niewielką sumę pieniędzy. Pozyskane pieniądze z rezerwy budżetu, od pana marszałka i również od gminy, no tak, taki montaż właśnie spowodował, że no, powiat dołożył do tej inwestycji 540 tysięcy złotych, jak dobrze pamiętam. A przede wszystkim chciałem też powiedzieć, że krótki czas realizacji tego zadania, bo spotykaliśmy się z osobami, które, czy instytucjami tam pracującymi, czy funkcjonującymi. Chodziło o to, żeby ten czas realizacji inwestycji był najkrótszy z możliwych. I myślę, że się to udało. I jakość wykonania przede wszystkim, to też należy podkreślić, tego zadania, znaczy tej drogi, tego ronda. Myślę, że każdy, kto tam jechał, widzi, że to jest najbardziej chyba, no, w mojej ocenie, dobrze wykonana inwestycja drogowa w Mławie. No nie da się ukryć, że przebiegała bardzo sprawnie i tych utrudnień, których wszyscy się obawiali, nie były aż tak odczuwalne, prawda? Na pewno tu podziękowania dla firmy Straba, która rzeczywiście poważnie jakby traktowała zarówno nasze sugestie, jak i też sugestie tychże instytucji. Przypominam, tam są banki, tam są jeszcze instytucje, jest instytucja, która obsługuje mieszkańców wiosek, rolników, czyli agencja. Także tam jest masę osób korzystających z różnych usług. W związku z tym chodziło właśnie o to, żeby to skrócić maksymalnie i to się po prostu udało i myślę, że nie ma tak naprawdę negatywnych głosów co do przeprowadzenia tej inwestycji, jak i efektów wynikających z tej inwestycji. Zaczęliśmy mówić o inwestycjach drogowych. Chciałabym pozostać przy tym temacie, ponieważ ten rok 2019 zakończył się chyba, możemy mówić o dużym sukcesie. Powiat pozyskał niebagatelne kwoty na remont kolejnych dróg powiatowych, tym razem już nie w Mławie, poza Mławą, w gminie Wiśniewo, w gminie Strzegowo. Powiedzmy o tych inwestycjach. To są dwa duże zadania. Tak, myślę, że bardzo ważne zadania, bo łączą drogi powiatowe, powiedzmy takiego wyższego rzędu z drogą numer 7. Mamy tu na myśli właśnie Bogużynek, drogę może tutaj pod Krajewo-Wiśniewo. To jest to mniejsza inwestycja. Można powiedzieć, że już w 50% wykonana. Na wiosnę zostanie tylko poszerzenie na części tej drogi i położenie nakładki tak zwanej ścierającej, a zatem ta droga, można powiedzieć, że już na wiosnę, wczesną wiosną zostanie oddana do użytku. Na to i ta druga droga, która jeszcze wykonawca nie wszedł na inwestycję, myślę tutaj o Bogużynek Mdzewo, jest to inwestycja no, znacznie szersza. Kilkanaście kilometrów, prawda? Tak, znaczy to jest, no, ten pierwszy etap to jest tam blisko 8 kilometrów, a kolejny też kilka kilometrów. Właśnie należy to podzielić, bo w tej chwili już otrzymaliśmy pieniądze, podpisaliśmy umowę zarówno z tym, czyli z Funduszem Dróg Samorządowych, ale i z wykonawcą. Tu firma Strabag również jest wykonawcą. Wartość inwestycji blisko 19 milionów złotych. No i właśnie 80% pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Mieliśmy kosztorys na poziomie 21 milionów złotych. Po przetargu około 3 milionów ta inwestycja kosztuje taniej. Trzeba tu zauważyć, że tu łączymy również środki z gminami.
można powiedzieć, że połowę tej brakującej sumy pieniędzy dokłada powiat i gminy. Tu chcę jakby podziękować i zaznaczyć, że jest to właśnie dobra współpraca z gminami, nie tylko z gminą Ostrzegowo, czy z gminą Wiśniewo, ale i z innymi samorządami, z którymi planujemy realizować kolejne inwestycje. Między innymi już realizowane są dokumentacje na kolejne drogi. I tutaj oczywiście chcę podkreślić też współpracę z miastem. W krótkim czasie udało nam się zrealizować bardzo oczekiwany, potrzebny chodnik przy ulicy Szreńskiej i chcę powiedzieć, że na ten rok zamierzamy na podobnych zasadach zrealizować chodnik przy ulicy Szpitalnej. Też mieszkańcy tamtego rejonu bardzo na to liczą. Wstępne porozumienie można powiedzieć, że jest. Na pół właśnie będzie ten chodnik na ulicy Szpitalnej realizowany. Wracając jeszcze do tych dróg poza, jak to pani określiła, poza Mławą, już mamy w tej chwili również, użyję takich słów, promesy, czy zostały zadeklarowane przez wojewodę do ministerstwa, do premiera, kolejne drogi. To właśnie ten wspomniany Burzynek Mdzewo, gdzie tam wyłączone były w pierwszym etapie właśnie droga, czy remont drogi, inwestycja drogowa właśnie w tych miejscowościach. Czyli tutaj Kowalewko i Dąbrowa. I tutaj właśnie złożyliśmy kolejny wniosek i jest to optymistyczne, że najprawdopodobniej również dostaniemy na to środki. To jest kolejne 12 milionów złotych. Jeśli mówimy o przyszłości, to też na terenie gminy Strzegowo-Starogóby też mamy podobną sytuację, że promesa została, że tak powiem, wydana do premiera, do ministerstwa i mamy nadzieję, że właśnie te drogi na rok następny będą realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Czyli można powiedzieć, na ten rok około 20 milionów, mieliśmy do dyspozycji 24 miliony. Po przetargach można powiedzieć, że to spadło do poziomu tam 19 milionów to dofinansowanie, a o kolejnych można powiedzieć 15 milionach. Przynajmniej na ten moment możemy myśleć o inwestycjach właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych, jeśli chodzi o remont dróg. Do tej drogi Strzegowo-Starogóby też już wielokrotnie podchodzono, prawda? Tak, ten wniosek został złożony już któryś raz. Mam nadzieję, raz, że wreszcie się to uda. I również tutaj dofinansowanie samorządu Strzegowa jest znaczące, bo nawet 95% jakby tego udziału, nazwijmy własnego, będzie po stronie gminy Strzegowo. Panie starosto, czas nam się już niestety kończy. Ostatnie pytanie. Czego sobie życzymy na nowy rok? Ja myślę, że przede wszystkim takie popularne słowo, po prostu zdrowia, takiego zdrowia, które pozwoli na dobrą współpracę, czyli takiego, żebyśmy okazywali dla siebie po prostu taką chęć współpracy. Myślę, że tak będzie. Mam tu na myśli nie tylko właśnie wspomniane samorządy, ale też wszystkie instytucje, którym samorząd powiatowy po prostu współpracuje, a zatem wojewoda, parlamentarzyści, radni wojewódzcy, no i oczywiście jako Rada Powiatu, bo zawsze podkreślam, że we współpracy, w zgodzie można po prostu więcej zrobić dla tych, dla których żeśmy zostali powołani, wybrani, a zatem dla mieszkańców miasta i gmin. Jako społeczność właśnie samorządu powiatowego mamy jakby obowiązek zabezpieczać te ich potrzeby, dla których powiat jako taki został po prostu powołany. A zatem zdrowia i dobrej współpracy. Tego życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był starosta powiatu mławskiego Jerzy Rakowski. Dziękuję. Serdecznie pani dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.